Witam wszystkich serdecznie. Cześć wszystkim. Dzisiaj zapraszamy Was na film, w którym zobaczycie 300 patyczaków i ich nowe terrarium. Zgłosiła się do nas osoba, która powiedziała, że ma do oddania 300 patyczaków i zapytała się, czy nie przygarniemy ich, ponieważ musi po prostu się ich no, nadzwyczajnie pozbyć i po prostu ma, no, musi komuś je oddać. Ze względu na to, że akurat mieliśmy wolne terrarium i stwierdziliśmy, że pomożemy tej osobie i po prostu je przygarniemy. Dla nas to nie był żaden problem. Więc oto to terrarium, które wykorzystamy właśnie do tych 300 patyczaków jako ich nowy dom. Tak a propos, jak jesteście zainteresowani, jak wyglądało wcześniej to terrarium, kogo to było terrarium, to w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetli się lista taka i tam możecie zobaczyć właśnie to terrarium, kogo, do kogo ono należało i jak wyglądało. Więc przystępujemy do przygotowania terrarium. Na spód terrarium jako dno, jako podłoże dajemy ręczniki papierowe. Stwierdziliśmy, że będą one najlepsze w tym przypadku, ponieważ przy tak dużej ilości odpadów i nieczystości będzie bardzo dużo. Ręczniki bardzo łatwo i szybko wymienić. Tak więc dajemy na całe dno ręczniki. Tutaj spryskujemy je wodą, aby dać odpowiednią wilgotność w całym terrarium. Również doniczki, w którym wcześniejszej że tak powiem, w wersji terrarium były rośliny, zakryliśmy papierem, aby tam nie zbierał się niepotrzebny brud. I możecie zobaczyć pierwsze przekładanie pierwszych osobników do tego terrarium. Możecie nas posądzać, że braliśmy je garściami, że rzucaliśmy nimi, ale musicie nam uwierzyć, że przy takiej ilości patyczaków ciężko cokolwiek zrobić, ponieważ wszędzie uciekają i wszędzie są po prostu jedna chwila nieuwagi, a patyczaki zamiast na suficie czy na szafie obok. I po prostu dlatego jakby musieliśmy jak najszybciej to zrobić. No ale myślę, że taki nic im się po prostu nie stało, no nie? Nie są to jakieś bardzo, bardzo kruche zwierzęta, chociaż nogi odrzucają, ale pamiętajmy o tym, że zawsze im odrosną. Więc musieliśmy się spieszyć, dlatego tak można powiedzieć, że traktowaliśmy trochę nie fair te patyczaki. No i jak możecie zauważyć, ich ilość jest naprawdę imponująca. Na początku nie do końca wierzyliśmy, że ktoś może mieć aż tyle patyczaków i naprawdę zapewniać im jedzenie i dbać o aż taką ilość i nic z tym nie robić. Można powiedzieć, że hodować sobie taką ilość i cały czas te, co się rozmnażają, mieć na bieżąco. Pamiętajmy, że każdy patyczak daje naprawdę sporą ilość jaj i to wszystko się pomnaża o taką masę owadów. No i byliśmy w sumie pod wrażeniem naprawdę ich ilości, jak one się prezentują razem i jak można powiedzieć, to wygląda to terrarium już w tym momencie, kiedy jest po prostu puste i nawet nie ma rośliny żywicielskiej. Pryskujemy oczywiście całe terrarium wodą bez przerwy, aby zapewnić im odpowiednią wilgotność. Na początku nie mieliśmy malin, skąd wziąć takiej ilości, no bo po prostu jednak 300 patyczaków na pewno je bardzo dużo. Przy okazji jeszcze nam szyba wypadła z prowadnic i baliśmy się, że po prostu już jej nie umieścimy z powrotem, bo no tak było zrobione terrarium, ale udało nam się na szczęście, bo mielibyśmy naprawdę problem przy uciekających patyczakach bez przerwy. No i zapewnimy im maliny, gdy znajdziemy odpowiednią ilość. Oczywiście to nastąpi dla Was, nastąpi to w przeciągu paru sekund, a dla nas to był kolejny dzień, po prostu aby pojechać i wziąć im maliny. Tak właśnie to wyglądało w terrarium po przełożeniu patyczaków. Jak możecie zobaczyć, niektóre patyczaki różnią się ciut odcieniem. Co ciekawe, właśnie na początku filmu przedstawialiśmy, jak to wyglądało w zapakowanie tych patyczaków.
Niektóre z nich były w kartonie, które nie miały jakby dostępu do promieni słonecznych, a były również takie, które były w dwóch uciętych butelkach 5-litrowych. I właśnie w tych butelkach bardziej patyczaki jakby przyjęły barwę zieloną, barwę z otoczenia, a te, które były zamknięte i w ciemnym kartonie, przyjęły barwę brązową, czasami czerwoną. Jak widzicie, patyczaki poruszają się praktycznie po sobie. Na początku wydaje się, że to terrarium jest duże, bo ma 225 litrów pojemności. No i wydawało nam się, że dla 300 patyczaków no, będzie w miarę, ale jak widać jest trochę tłoczno. Może ze względu na to, że właśnie nie jest wykorzystana ta przestrzeń, cała terrarium, no bo patyczaki poruszają się tylko, no nie latają, prawda, więc nie mogą wykorzystywać tej przestrzeni powietrznej. No ale oczywiście dając im malinę i będą miały już miejsce do poruszania się, więc myślę, że to terrarium będzie odpowiednie dla nich. Jak widzicie, nawet lawina, można powiedzieć, takich patyczaków, jeśli wchodzą na siebie, stacza się na podłoże. Tu już patyczaki się deczkę uspokoiły i tak to mniej więcej wygląda. Zatkaliśmy przestrzeń między szybami deską, ponieważ zauważyliśmy, że niektóre patyczaki, ale przyciskają się tam. No i jesteśmy w drugim dniu. Przygotowaliśmy dla nich słoiki pod maliny, aby malina wytrzymała ciut dłużej. Był również problem z otworzeniem całego terrarium. Jak widzicie, patyczaki zdziały wszędzie, głównie na szybach, które jakby na siebie nachodzą, i wszystkie patyczaki, które były na tej jednej szybie, po prostu zlatywały albo mogły zostać przygniecione, dlatego trzeba było bardzo z nimi uważać. Tak samo postawienie zwykłego stoika było nie lada wyczynem, ponieważ patyczaki były również na całym podłożu. Jak widzicie, patyczaki są praktycznie wszędzie. No i wlatuje pierwsza malina. Jak widzicie, rozmiarów jest na całe praktycznie terrarium. Rozmiary od aż korzenia do ile urosła, tyle jakby wycięliśmy. Do słoika wkładamy również ręcznik papierowy w przypadku, gdyby jakiemuś patyczakowi wpadł w pomysł, aby się utopić, żeby po prostu tego nie umożliwić. No i tutaj następna malina. Stworzyliśmy taką, nie wiem jak to nazwać, taką przełęcz właśnie dla nich z tych malin, których będą mogły sobie żywić się i posiedzieć sobie na nich. Co nas zaskoczyło, stwierdziliśmy, że taka ilość malin, no, to są dwie naprawdę spore gałązki. Myślę, że im wystarczy, ale okazało się, że po prostu po dwóch, trzech dniach one po prostu zjedzą wszystkie liście, wszystko aż do gałązek i zostaje praktycznie tylko i wyłącznie gałązki, do tego jeszcze poobgryzane. I po prostu nas mega zaskoczyło, w jakiej prędkości i w jakiej ilości spożywają jedzenie. Oczywiście patyczaki się od razu rzuciły na to, bo miały niestety ale jeden dzień przerwy. No i to nie ze względu na nas, a po prostu trudności ze zdobyciem takiej ilości malin. Oczywiście zraszamy wszystko, żeby terrarium było wilgotne, patyczaki miały wodę. No i tak się teraz prezentuje. Szczerze mówiąc, bardzo zaskoczył nas efekt końcowy tego terrarium. Zwykłe patyczaki rogate, które mogłoby się rzec jacyś wieloletni terrariści, no już nie mają w swoich hodowlach albo przychodzą obok nich troszkę obojętnie, ponieważ uważane są dla początkujących. A tutaj przedstawiamy wam dowód na to, że może to całkiem fajnie wyglądać i może być to coś całkiem imponującego. Jeśli ktoś ma warunki do stworzenia naprawdę dużego terrarium z taką ilością patyczaków, to naszym zdaniem to wygląda naprawdę, naprawdę super. Jeśli dałoby się torf kokosowy tylko i wyłącznie na podłoże, oczywiście byłoby problem z wymianą trochę, bo taka ilość patyczaków brudzi nadmiernie, ale wyglądałoby to naprawdę, naprawdę przyzwoicie i mi osobiście nam naprawdę się podoba. I wygląda to tak mega naturalnie, bo te maliny dają po prostu gąszcz roślin, a patyczaki po prostu chodzą gdzie chcą i robią takie wrażenie. Są naprawdę interesujące, pomimo że to można by rzec zwykłe patyczaki, ale jednak
takie duże terrarium i taka ilość zmienia praktycznie wszystko i zmieniła nawet pogląd trochę na patyczaki z naszej strony. I nie traktujemy ich może już jakoś taką, jako dodatek, tylko jako naprawdę ciekawe zwierzę, które potrafi wzbudzić ciekawość i terrarium, które może wyglądać z nimi naprawdę ciekawie. A co wy myślicie o takim terrarium, o tych malinach i o takiej ilości patyczakach? Napiszcie nam w komentarzu. Oczywiście jeśli film się wam podobał i te 300 patyczaków robi wrażenie, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To by było na tyle w tym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.